dzisiaj Wiesław Łuka, nie oświadczam się, czyli pierwsza książka wydawnictwa Dowody na istnienie pod patronatem Instytutu Reportażu. Chciałam powiedzieć, że bukinistka powiedziała, pytała, ile zdradzimy z tego, bo ona jeszcze nie czytała tej książki, pewnie teraz już dawno przeczytała, bo publikujemy to z opóźnieniem. Ale chciałam powiedzieć, że nie da się, tak naprawdę nie da się tutaj nie zdradzić fabuły, bo ja sama podeszłam do tego w ten sposób, że dobra, to ja nie chcę tak dużo wiedzieć od początku, będę tak powoli wchodzić, bo się strasznie bałam, ale wiesz co zrobiłam, to otworzyłam książkę i tam jest dokładny opis, wyszczególnienie osób i co zrobili, więc tak naprawdę na pierwszych stronach się poznaje, można sobie dopowiedzieć całą resztę. No. To jest też obraz tego, jak kiedyś wyglądało dziennikarstwo i w tej chwili po prostu się nie pisze takich rzeczy, dlatego że Wiesław Łuka jeździł miesiącami na rozprawy i badał tę sprawę i tam było ileś reportaży i po latach, publikowane. Tak. Znaczy, w sensie nie wykorzystał tego, tylko... Tak, ale no teraz chyba żadna redakcja by się nie zgodziła, żeby ich reporter zamiast gonić za następnym tematem szybkim, który się szybko sprzeda, jeździł i tyle czasu poświęcał na badanie. Znaczy, mam wrażenie, że gdyby dzisiaj taka sprawa miała miejsce, to zrobiono by krzywdę, wielką krzywdę tym ludziom. I na pewno nie powstałoby nic tak dobrego. Bo najnormalniej w świecie nie byłoby na to czasu, a w książce jest tak dużo rzeczy tak istotnych, które da się ująć tylko w takiej szerokiej perspektywie, pisząc to jako taki porządny reportaż, bo jest... Ale też to jest tak, jak to jest to samo, co tak strasznie kochałam w książce Grinberga Ocalenie XX wieku. Czyli masz tak. To jest tak jakby spisywane z taśmy, jest zmiana narracji co chwila, jest naprawdę czujesz się jakbyś tam była, to nie jest oddany, w zasadzie tak takiego... oddany język, a przez język sposób myślenia tych ludzi, zmiany ich tak, myślenia, nie ma żadnych, tak, żadnych niepotrzebnych komentarzy autorskich. I Jezus, świetnie jest to napisane. Przede wszystkim, dla mnie przede wszystkim język. Tak są genialnie oddane postacie, bohaterowie osoby przedstawione w reportażu przez ten język, jest oddana ich przemiana, mają wielu z nich ma tendencję do filozofowania, tam w ogóle definiują czasami podstawowe jakieś podstawowe terminy, które dla nich nabierają głębokiego znaczenia, nie zastanawiają się nad nimi normalnie i my się nawet nie zastanawiamy, przez to się przebiega, natomiast oni zatrzymują się nad słowem sumienie, nad słowem dobry człowiek i zaczynają to zgłębiać i tłumaczą nie wiem, to sobie... Wydaje mi się, że oni się wcale nad tym nie zastanawiają. Wydaje mi się, że to robią to tylko i wyłącznie na potrzeby wybielania się i na... Nie wszyscy. Znaczy ja nie mówię tylko o stronie oskarżonych, ale nie zauważasz nic w osobach, które były zastraszone przez... Nie, no ja zauważam, to jest tam jest świetnie pokazany cały mechanizm tego, jak ci ludzie myślą i tak dalej, ale ja tam nie widzę takich dobrych ludzi. To, co zrobili, to jest bardzo ludzkie niestety, bo często się mówi, że w czasie II wojny, czy coś takiego jak tutaj, jakaś straszna zbrodnia i że to jest nieludzkie. Nie, nieprawda, to jest bardzo ludzkie. To jest takie najstraszniejsze w tym wszystkim. I że widać te wszystkie mechanizmy, takie próbę samowytłumaczenia się, próbę ukrycia tego. No tak, ale to wszystko jest dyktowane tą właśnie magią wspomnianą znaczy, w opisie tym zastraszeniem, czyli no jest ludzkie, ale to też nie można powiedzieć, że oni nie są dobrzy. Dlatego, że się bali. Dla mnie istotny był wątek ludzi składających fałszywe zeznania. Dla mnie to były takie najbarwniejsze, znaczy takie osoby, które fascynowały mnie jakoś najbardziej. Ale już co, mnie skłoniła ta książka do takich przemyśleń, do zastanawiania się, ile tak naprawdę jest takich rzeczy zapomnianych, gdzieś zaniechanych, gdzieś na wsiach, czy po wojnie, których się działo. Zaraz mi się to skojarzyło z pokłosiem i z tym, że tam też cała wieś ukrywała to, co się zdarzyło i do końca pozostaliby nieukarani. Skojarzyło mi się to też od razu z tym, jak z filmem o tym, jak Henryk Grünberg przyjeżdża szukać swoich korzeni, miejsca, gdzie został zabity jego ojciec i został zabity z ręki mieszkańca wsi. I Henryk Grünberg przychodzi po latach i rozmawia z tym człowiekiem, o którym wiadomo, że jest mordercą i tam jest, po prostu to są dokładnie te same mechanizmy. Zajęło mi się serce, jak to oglądałam i to, że można komuś po prostu w żywe oczy powiedzieć, że no on tu przychodził, ale ja bym mu nigdy, ja to jestem taki dobry człowiek. I tutaj też jest ten główny oskarżony, który cały czas mówi, że on jest taki dobry, że on tak działa. Jak dla mnie oni wierzyli
Znaczy byli tacy, którzy się wybielali i całym tym swoim definiowaniem rzeczywistości byli, ewidentnie ściemniają. Mówią o faktycznie po to, żeby się wybielić, ale są tacy, którzy mówią o czymś, w co szczerze wierzą. Na przykład? No nie podam ci teraz konkretnych, nie pamiętam. Nie, ale ja w ogóle nie pamiętam, tych ludzi wydają mi się po prostu, wydaje mi się, że w zasadzie wszyscy bronią tylko własnych tyłków. Znaczy, ja rozumiem, że to wszystko wynikało z tego, że oni byli zastraszeni, on był specyficzną osobą we wsi i tak dalej. Tam nawet pada coś takiego, że no, Bóg Bogiem, ale tak naprawdę musisz żyć z ludźmi, a nie, że Bóg ci może wybaczy, a może nie, Bóg jest daleko, a martwisz się o to, jak cię przyjmą ludzie, bo z tymi ludźmi musisz żyć, a może ci podpalą za chwilę stodołę albo coś tam, tak? Ale tak naprawdę, Boże, to jest dla mnie straszne, to jak była przyjmowana ta rodzina, której przecież zginęło, którą wymordowano dzieci, tak? Jak oni byli traktowani przez tych ludzi ze wsi, tych samych, którzy potem składali takie czy inne zeznania. No nie, bo ja nie mówię, że ci ludzie są dobrzy albo... Boże... Znaczy ja nie wiem... Mi też nie chodzi o to, żeby... od oceniania tak naprawdę tego, bo to jest... No nie wiem, czy to wymaga oceny, tak? Jest to nam w jakiś sposób pokazane i dla mnie jest to bardzo ciekawe po prostu tak z psychologicznego punktu widzenia, jak to wygląda. Ja nie jestem w stanie ocenić, kto tu jest dobry, a kto zły. Ja bym się nie chciała spotkać z żadnym z tych ludzi, tak? To ja też nie oceniam, tylko właśnie mówię, że jak dla mnie jest tak szerokie spektrum ich zachowań, że właśnie nie jestem w stanie ocenić. Było cudowne. I to wszystko zostało pokazane za pomocą języka. Idealnie oddanego języka tych ludzi. Który idealnie pokazuje, jak oni są, jak oni postrzegają świat. Może ściemniają, ale to, jak już są, jakim językiem ściemniają, też jest istotne. Bo to jest dla mnie najważniejsze. Język, jakim opisano... To język buduje tutaj tę książkę. Tak, przede wszystkim. Wiesław Łuka był zresztą współtwórcą scenariusza, z tego co wiem, do filmu Zmowa. Dostępny jest gdzieś tam w internecie. Można obejrzeć, ale muszę powiedzieć, zresztą z tego co czytałam... Ale to jest reportaż, czy to jest... Nie, to jest film... Taki paradokument? Tak. To nie jest dobry film. On kompletnie nie oddaje ciężkości tej książki. Jest, jak dla mnie jest za lekki i przez to mam wrażenie, że coś przegapiono i coś zabrano. Więc jako uzupełnienie do książki tak, ale jako zastępstwo w żadnym wypadku nie. Wiesław Łuka, nie oświadczam się, wydawnictwo Dowody na istnienie. Tą książką zaczęli, więc czekamy na następne. Dziękujemy. Tyle. Dziękujemy.